Sobota, 27 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Joela z 4 rozdziału to opis Wielkiego Dnia Sądu w Dolinie Jozafata na północ od murów Jerozolimy. W tej dolinie Pan Bóg chce zebrać wszystkie narody, żeby dokonać Wielkiego Sądu. Dzień wydaje się bardzo taki, można powiedzieć, uniwersalny, kosmologiczny, kosmiczny. Słońce się zaćmi, księżyc. Będzie przerażenie wielkie, więc wydaje się, że to jest jakiś taki dzień sądu ostatecznego, można powiedzieć. Dzień sądu ostatecznego straszny. Ale okazuje się, że on, chociaż wygląda tak bardzo strasznie, to nie jest dla wszystkich straszny. Otóż mówi Joel tak. Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój, tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swojego ludu i ostoją synów Izraela. Otóż on jest dla nich ucieczką i stanie się, że góry moszczem uciekać będą, a pagórki mlekać płyną i strumienie wszystkie judzkie napełnią się wodą. Tak naprawdę ten dzień sądu to będzie dzień, w którym się okaże, że Pan Bóg będzie rządził całkowicie, że ci, którzy byli uciskani, będą wynagrodzeni, że tam, gdzie wcześniej była, można powiedzieć, krzywda, będzie się działa sprawiedliwość. Więc kto się ma tego sądu bać? Kto się ma bać tego sądu? Ten, kto krzywdzi. Dlatego mówi o tym, że Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionej względem synów judzkich. A więc to nie jest tak, że mamy się bać sądu ostatecznego. To nie jest tak, że mamy się bać jakiegoś takiego ostatecznego dnia. Mamy się bać tego, że krzywdzimy innych ludzi. Mamy się bać tego, że jesteśmy źli wobec innych ludzi. Mamy się bać tego, że tak naprawdę manipulujemy innymi ludźmi. Jeżeli żyjemy całkiem w porządku, jeżeli serce mamy naprawdę uspokojone, jeśli sumienie mamy w porządku, a zwłaszcza jeżeli może jesteśmy uciskani, krzywdzeni przez innych, to nie mamy się tego dnia co bać. To będzie dzień naprawdę wyzwolenia. To jest dzień, za którym tęsknią wszyscy, którzy się na tym świecie bardzo ciężko mają. I przecież chrześcijanie, którzy byli prześladowani, to oni naprawdę tęsknili za tym dniem, nawet wołali: Maranata, przyjdź Panie Jezu. To jest dzień, którego się nie musimy bać. Jedyne, co mamy się bać, to bać krzywdzenia innych ludzi. Psalmista w psalmie 91 zaczyna od takiego bardzo prostego zdania. Pan króluje, wesel się ziemią, radujcie się liczne wyspy. To jest taki zachwyt, że nad tym, że kiedy Bóg rządzi, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, kiedy On decyduje o wszystkim, to jest radość na tym świecie. Jeśli ludzie rządzą, to radość jest tylko dla tych, którzy ich popierają, ale nie dla tych, którzy są przeciwko nim. Jeśli ludzie rządzą, to zawsze gdzieś tam będą robić krzywdę. W tym wszystkim powinno nam chodzić o to, żeby rządził Pan Bóg. Oczywiście jako ludzie musimy wiele rzeczy zrobić sami, można powiedzieć, ale żeby gdzieś tam z tyłu głowy ciągle było, to On ma rządzić w moim życiu, to On ma być Panem, bo wtedy będzie radość, wtedy będzie wesele. Szukamy źródeł smutku, szukamy źródeł nieszczęścia, a może czasem sobie trzeba by powiedzieć, że tym źródłem smutku czy nieszczęścia jest po prostu fakt, że to nie Pan Bóg rządzi, że to nie On króluje, ale my królujemy, my rządzimy, chcemy po swojemu, a potem się dziwimy, że z tego życia nie jesteśmy zadowoleni. W Ewangelii Łukasza kobieta przychodzi do Jezusa i mówi, że błogosławione jest łono, którego nosiło i piersi, które ssałeś, to znaczy błogosławiona jest Twoja mama. I Jezus mógł odpowiedzieć, oczywiście tak, jest błogosławiona, z tym się zgadza, ale Jezus pokazuje, no tak, ale jest jeszcze inny rodzaj błogosławieństwa. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają. Jakby nie tyle więzi cielesne, nie tyle karmienie się mlekiem, nie tyle bycie ojcem i matką, matką i dzieckiem buduje pewne więzy, ale największe więzy buduje nasza więź ze Słowem Bożym, słuchanie i wprowadzanie w życie. Czyli jakby nie tyle z siemy z piersi matki, co z siemy z tej piersi, jaką jest Nowy i Stary Testament. Święty Augustyn powie, że Biblia to ma dwoje piersi, Stary i Nowy Testament, z którego czerpiemy pokarm dla nas, żeby to mieć jakby gdzieś na uwadze, że to jest niesamowite doświadczenie człowieka, który zanurza się w Słowo Boże, chce po prostu tym Słowem żyć i rodzą się tak mocne więzi, jakie rodzą się między matką i dzieckiem, jakie rodzą się między rodzicami i dziećmi.
Natura jest naturą, ale te rzeczy nadnaturalne też są bardzo ważne i im bardziej będziemy blisko Bożego Słowa, im bardziej będziemy się tym Słowem karmić i zwłaszcza wprowadzać w życie, to wtedy zobaczymy, że będzie między nami a Bogiem rodziła się taka więź, która będzie nieraz mocniejsza nawet od więzi rodzinnych. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.